Dzień dobry, pochwalony z tej strony Szalona Fredka i dzisiaj sobie znowu zagramy w Gothica 2. Więc tak. Prawdopodobnie ten obecny odcinek... Rozstanie. Okej. Okay. Dobra. Ten obecny odcinek... Już z góry mówię, to jest prawdopodobnie przed ostatnim odcinkiem. Ze względu na iż, ponieważ jest te względy. Bo jeszcze tam trzeba chyba ogarnąć jeszcze tam ekipę na statek. I ten, jeżeli się nie obrazicie, z góry mówię, to sobie to poza odcinkiem zrobię, ze względu na to, że nie będzie mi się chciało za bardzo tego pokazywać na odcinku. Bo za dużo będzie łażenie, plus będzie jakiś krótki odcinek za to. No to jest... No za... Ta... Mojego i ich czasu. Nie, to na szybko zrobiłem poza odcinkiem, nie? Do kolonii więziennej. Cyk. No, dobra. Dobra, tu jest ten koleś. Muchy. Znowu je. Nie zabijajcie go! Tyle na ten temat. Tyle na ten temat. Dobra. Chłopa by mi prawie zabili, nie? Hej. No proszę, przełęcz nie była chyba aż tak straszna. Dzięki za ratunek. Proszę. Znalazłem ten kamień na przełęczy. Myślę, że ci się przyda. To chyba kawałek rudy. Niech Inos macie w swojej opiece. Okej, ziomek, dzięki. Dobra, to pielce. Łowiece. Nie kradli mi ekspa! Tyle na ten temat. No nie wdzięcznik, no. Zraniec. Dobra. Jaszczurki sobie... Jeden, drugi, dobra. Tam powinien być ork na tym. Na tutaj. Cześć, panie orku. Co tam? Grognar! Pan mówić, że ty teraz paladyn. Pan mieć rację. Pan mieć zawsze rację. My, orki dowódce, teraz same zabić wielki paladyn. My zgnieść Hagen i jego ludzie. Nawet ty nic nie pomóc. No to masz problem. Już nie dasz rady. I co teraz? Dobra, pierścień mamy. A już mam w ogóle 22 pierścienia. Nie pytajcie, jak to zrobiłam. Ważne, że jest. Dobra. Teraz sobie polecimy do Xardasa. Co ja zrobiłam? Ładowaj mnie to. Do klasztoru. Xardas. Potem się teleportujemy do miasta. Do miasta portowego, bo będzie najbliżej. Dobra. Dobra, wpierw sobie do Lestera ogarnę. Gdzie jest Xardas? Zniknął gdzieś, ale zostawił na straży swoje demony. Chyba nie chce, żeby ktoś włóczył się po wieży pod jego nieobecność. Dokąd się udał? Tego nie powiedział. Kazał tylko przekazać ci ten list. Przepraszam. Przeczytałem go. I co? I nic. Nie zrozumiałem ani słowa. Jedno jest pewne. Zbyt prędko go nie zobaczymy. Myślę, że zrobiło się tu dla niego za gorąco i postanowił dać nogę. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę.
Szykuje się coś dużego. Chyba muszę najpierw odpocząć. Dobra, to ty se chłopie odpocznij. I sobie polecimy wybić tego. Cześć. Okej, jeden demon. O, kolejny demon. Okej. Czekajcie. Mam 47 poziom. Czy do końca... ...ca gry... ...dom ogarnąć 50? To jest pytanie. Możliwe, że tak. Jeżeli poza odcinkiem wybiję wszystkie te... Jezus. I powybijam wszystkie te potworki z tego, z całej tej mapy. O, to jest duże prawdopodobieństwo, że to mogę wbić. To jest to. To nie będzie nic interesowało za bardzo. Teraz tak. Nic nie ma. Cześć! Dobra, co sobie was śniemy? Co jeszcze wrawry... robi takie dziwne wrawry? Aha. Wszystko powybijałam. Żeby nie było. A! Jeszcze tu są te dziady! No! Dobra, wiecie... okej, już jestem jak coś pocięciu, już jestem w mieście, żeby nie było. Więc... sobie tego list przeczytam. Nie zasłużył sobie na to. Co tego? Co do... Ode mnie nikt się tego co nie dostaliśmy od... Ode mnie tego nie dostał. Sardasa. To naprawdę nie mój problem. Liścik. Nie mów, że o tym nie wiem. To nie, przepisy... to nie, to nie, nie wiadomo, to nie, to nie... Nie wiadomo, można ufać. Nie zasłużył sobie na to. To też nie... Dobra, to jest chyba coś mi się wydaje, że to chyba. Nie wiem, czy nie, to jest tak od Gilberta. Nie wiadomo już, Star List. Ufać. Mówią to i o... Dostawa? Nie. To rzeczywiście prawda. Gdzie to jest? Musiały pojawić się problemy. Wiadomość? To jest co? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Co? Nie trzeba mi więcej kłopotów. Które to było? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Możemy jedynie przeczekać. No popatrz, już mi lepiej. Aha, to jest to, dobra. Było dokładnie tak, jak mówisz. Dobra. Dobra, teraz ja się chcę skupić na najważniejszym, czyli nie na czytaniu listów, tylko trzymam na tym. Się od tego z daleka. Na oddanie tego wszystkiego. To żadna tajemnica. Chodziło mi o zadania jak coś, żeby nie było. Ej, czekaj. Cholerstwo. Hej. Dobra, Lord Hagen. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż oblegają zamek w Górniczej Dolinie. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. Chwila.
Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Dlaczego tak sądzisz? Rozmawiałem z jednym z nich. W rozmowie padło twoje imię. Brednie. Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. Gdy stracą swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie, rycerzu. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą się po okolicy. Tylko przynieś mi ich pierścienie. Po takim ciosie szybko się nie podniosą. Udaj się najpierw do Ingmara. Doradzi ci, jak skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem. Elitarni wojownicy orków to jego specjalność. Często miał z nimi do czynienia. Dobra. Teraz ten chłop. Orkowie planują ogromny atak. Doprawdy? Bardzo interesujące. A skąd niby o tym wiesz? Rozmawiałem z nimi. Niektórzy z ich przywódców grasują w tej okolicy. Nie wygląda mi to na typową strategię orków. Co to oznacza? A jeśli mówisz prawdę, oznacza to, że próbują nas najpierw osłabić, wysyłając tu swoich najlepszych wojowników. Przeważnie jeden dowódca prowadzi całą hordę orkowych wojowników. Zwykle nie spotyka się ich w grupach. Taka strategia ma swoje uzasadnienie. Przywódcy stanowią rdzeń sił szturmowych i zwykle są otoczeni kordonem wojowników. Dlatego, aby się do nich zbliżyć, trzeba pokonać przynajmniej 30 wojowników. Co teraz zrobimy? Kiedy pojawiają się w takiej liczbie, to przeważnie tworzą patrol prowadzony przez najwyższego rangą przywódcę. Herst zakłada siedzibę i wycofuje się do jakiejś jaskini, z której wydaje rozkazy swoim oddziałom. Gdyby udało nam się schwytać tego przywódcę, zyskalibyśmy ogromną przewagę. Orkowi przywódcy lubią przebywać blisko wroga. Jego jaskini należy zatem szukać gdzieś w pobliżu miasta. W pobliżu farmy Lobarta zauważono kilku orków. Może właśnie tam należałoby rozpocząć poszukiwania. Udało mi się odnaleźć siedzibę orków. Ich herszt poległ w walce. To wspaniała wiadomość! Przez jakiś czas w szeregach wroga zapanuje chaos. A muszę przyznać, że nieźle się spisałeś. Gdybyśmy mieli więcej rycerzy takich jak ty, nadchodząca bitwa byłaby dla nas bułką z masłem. Proszę, weź to złoto i kup sobie za nie trochę ekwipunku. Będziesz moim nauczycielem? Mogę nauczyć cię specjalnych metod treningowych, dzięki którym wzrośnie twoja biegłość w posługiwaniu się różnymi rodzajami oręża. Chcę być silniejszy. Chcę być silniejszy. Siła plus 5 plus 1. Dobra, sobie na razie zaoszczędzę na runy. Dobra, tu jest rycerz. I sobie zagadam do tego pana. Czy jestem godny otrzymania runy? Jaką drogę wybrałeś? Drogę uzdrawiania czy drogę walki? Wybieram drogę walki. O. Czy jestem godny otrzymania runy? Jaką drogę wybrałeś? Drogę uzdrawiania czy drogę walki? Wybieram drogę leczenia. No się przydadzą runy. Nie ukrywając. No, teraz trzeba polecieć do tego całego Hagena. A człowiek nie wie, komu wierzyć. Dobra, tu jesteś. Hej, ty! Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham? Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Tak trzymać.
Zdziwiłbym się, gdyby w okolicy kręciło się ich jeszcze wielu. Jeśli chcesz, możesz nadal przynosić mi pierścienie, ale myślę, że orkowie dostali już odpowiednią nauczkę. Proszę, weź to złoto i kup za nie lepsze wyposażenie. Nie mów, że to nieprawda. No, bardzo przyjemna cyferka dla mojego expa. Także, ile mamy? Jeszcze mi trochę zostało. Nie ukrywając, teraz gdzie ja muszę się udać, chłopie? Było dokładnie tak, jak mówisz. Bo mi chłopy zabrał tego, notatnik, gdzie mam wszystko zapisane. Dobra, klasztor, gdzie ty jesteś, mój drogi klasztorze? Klasztor? Jak tego nie zmienisz? Szyk. No, błatuje Milton. Teraz do ten. Dopiero trzeba stricte się udać. Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Ze względu na to, że ma. Tak, jakby chyba tam ogarnęliśmy od niego to zadania. To mi się wydaje. Nie, nie musi. Ale wpierw do tego typa z kapliczkami. Tego jest więcej, wiesz? Udało mi się oczyścić wszystkie kapliczki. Świetna robota. Jestem z ciebie dumny, moje dziecko. Niech Inos cię błogosławi. W podzięce weź ten amulet siły. Jestem pewien, że okaże się pomocny w walce z wrogiem. Okej. Okay. Nie chcę w tą stronę. Chcę w tą stronę. Wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość, ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. Żadna wielka sprawa. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorat. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Co to za dwór Irdorat? To wschodnia świątynia boga Beliara. W królestwie Myrtany były takie cztery, ale ta jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły? Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorat odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to twoje następne i najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zrobię, co w mojej mocy. Co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób nie udało się nam jej otworzyć. Ten przeklęty Xardas znowu z nas zadrwił. Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie cię powstrzymywał. Tego jest więcej. Ok. Teraz trzeba iść do tego. Podziemia? To przecież. Ile się nie mylę? Dobra, słyszy się to i temu typowi od kapliczek oddałam. Przecież nic nowego. P-
Pyrze też oddałam tego questa. Nie musisz mi tego mówić. O, kluczyk. Tak dalej nic nie mówię. Dobra. Sobie zamknę. No co za daleko, sam jesteś za daleko. Nikt nie może występować przeciwko boskiemu porządkowi. Nie mów, że to nieprawda. Dobra, reagały na książki. Dobra, to nie to. Dużo by mnie to kosztowało. Czekaj. Przecież nic. Dobra, to są jakieś książki. Hej, ty! Czcigodni wojownicy Inosa rzadko zapuszczają się do tych sal. Co mogę dla ciebie zrobić? To się nigdy nie zmieni. Dobra, chcę cię okraść. Mój drogi. Względy na expa. Tak jakby mnie to co. A ty? Hej, jestem mistrz Hyglas. Strażnik ognia i wiedzy. Nie wiem. Okej. I tak, ten, będziesz mi potrzebny tylko pod względem expa. Poważnie? Tak, jakbym nie miał wystarczająco. Mam prawie 48 tego. Kuźwa, czuję się jak w kościele. Na jakimś kuźwa pogrzebie. Znasz. Od tego zacznijmy. Dobra, czyli musisz się stąd ewakuować, mówisz? Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Inos każe sprawiedliwie. O, posłuch, kuźwa. To przecież oczywiste. Co? Nie musisz tego mówić. A sobie chwasta wziąłem. Nie, i tak nikt nie wie. Nie mam czasu. Dzięki, żeś mi przypomniał na temat okradania. Naprawdę myślisz? Dobra, opos sobie nie musisz mi tego okradniemy. Mówić. No, opos! Mnie i tak nikt nie pyta. To co, opos? On myśli, że to takie łatwe. Tak jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Co ja będę se męczyć ten mordkę? O tak zacznijmy. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej. Czy mogę ci w czymś pomóc? Tak, mogę. Możesz mi w czymś pomóc ze względu na to, że... I brakuje trochę do expa, nie? Dziękuję za expo. Nowicjusz. Ja nie będę was tutaj okradać. A ci, ty? Jesteś imienny? Hej, ty. Dobra, Darek. Dowiaduję się o tym dopiero teraz. Dzieci niełatwe. Okej. Inos każe sprawę. Jak leci? Dziękuję Inosowi. Dobra. Tak, nikt nie. Dobra, ciebie mogę okraść? Nie musisz mi tego mówić. Dobra. Niech Inos. Dobra, niech mnie Inos sprowadzi, mam to gdzieś. Czemu się wybuziujecie? Hej, co mogę dla ciebie zrobić? Dobra, nie mogę cię okraść. Ta. Smuteczek. On się tak fajnie ten. Minusa. Tylko mam jedno zasadnicze pytanie. Później musiało się to stać. Nie wiem, kto robił te budynki na tamte czasy? Nikt nie może występować przeciwko boskiemu porządkowi. A. On myśli, ok, że to takie łatwe. Piękna architektura tutejszego budynku. Wszystko jest możliwe. By baba legło. Hej! Nie mów, że to nieprawda. Kuźwa, opos i niby baba, ale chłop, nie? Tak jest. Oni nawet mi nie przypominają o ten. Nie musisz mi tego mówić. Niby baba, ale chłop, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ogólnie ten... Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Tego jest więcej. Nie wiem, czy pamiętasz to, Reves, ale jak byliśmy na Pokemonach, nie? I cię oświeciłam, że jedna baba wyglądała jak baba u chłopca jeszcze taka, nie? To było akurat śmieszne. Przecież nic nowego. Pod tym względem. No dobra. Ciebie mogę... Nie mogę cię ukraść. W końcu to była jego decyzja. Hej! A ciebie mogę ukraść po... Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle sk... Niech... Powiedz, że mogę cię ukraść. Działam zawsze. Mogę. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach... Wyglądasz na zmęczonego. Ech, to prawda, jestem kompletnie wycieńczony.
Od tygodni męczę się nad pewną przeklętą mieszanką i nic nie działa. W czym problem? Receptura mówi coś o smoczym jaju. Niestety, nie mam tego składnika. Próbuję zastąpić go innym, jednak jak na razie z mizernym skutkiem. Jeśli udałoby ci się na nie natknąć, pomyśl o mnie. Zobaczę, co się da zrobić. Spokojnie, tylko żartowałem. Wątpię, by udało ci się znaleźć jajo smoka. Skąd ta pewność? Proszę, mam dla ciebie jajo smoka. Raczysz sobie żartować. Jest prawdziwe. Skąd je masz? Jak je znalazłeś? Wolałbym zachować to dla siebie. Jak uważasz? Co za nie chcesz? Daj mi trochę mikstury, kiedy będzie gotowa. W porządku. Ale pamiętaj, co ci powiedziałem. Nie wiem, jaki będzie rezultat tego eksperymentu. Przyjdź później, kiedy skończę. Ok. Już się boję, coś ty wykminił, chłopie, nie? Dobra. Co tu jest ciekawego? Ok. Jakieś miksturki lecznicze. Regał na książki. Dobra. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Czy ja tutaj mogę iść? Tak, nikt mogę. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować księgę Xardasa. Tak mówi. W takim razie możesz wejść. Księga, której szukasz, znajduje się na ławie alchemika. Nie musisz mi tego mówić. To przecież oczywiste. Powiedz, czy mogę cię okraść. Widzi i słyszy się to i owo. A gdzie on był? Nikt nie może wystąpić. Na górze gdzieś? Tylko boskiemu porządkowi. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Okej. Okay. Tak jest. Dobra. Świętych pisma. To. Tego jest więcej, wierz mi. Czekaj, bo ja muszę to wszystko to ogarnąć, nie? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Łowy i zwierzęta, to mnie nie interesuje. Nie mów, że to nieprawda. O. Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Może sobie... Czy ja to wszystko... O takich rzeczach? O, doświadczenie dostałam. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. W ogóle. Śmieszne. Nie mów, że to nieprawda. Regał na książki. Nie dostałem żadnego expa. Szkoda. Dobra, gdzie jest ta książka? Ksarak Bendardo. Księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list. Okej. Czekajcie. To jest to. Cyk. Doświadczenie plus 1000. Poczekajcie. No rzecz poważnie. Poważnie. Ja się koźwa pytam. Dlaczego? Cześć. No hej. O co mnie bijesz? Sorry, musiałam. Dokładnie to samo powiedziałem. Co. No. Tak. Goń się, kosek. W końcu to była jego decyzja. Tu nie przejdę. Dokładnie to samo. A tu przejdę? O, tam mnie nie było. Trzeba uważać na to. Kolejne skierotory. Cyk. No, ładowaj mi expa. Nic tego nie zmienia. Czemu ja cały czas patrzę na expa, jak na razie nie wbiję poziomu? Musiało się to zdać. Cyk. Tak, nic nie. Tu na razie nic nie ma. Dużo by mnie to kosztowało. Na razie. Nie przyszło do głowy. Tu jest coś? Tak.
Xpik przynajmniej. Tak, wbijam level. Nie musisz mi tego mówić. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Tu jeszcze moja stopa nie stanęła. O! Fajnie. Przynajmniej mamy kolejny poziom. Tylko Inos wie, co jest dobre, a co złe. Chodźcie w duszę! Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? Ciągle to samo. Tak dalej być nie może. Dziękuję. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. No dobra. Niczego tu nie znajdę. Różne plotki. Okej. Ty mój... Co to była jego decyzja? Okej. Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? Inos każe sprawiedliwie. No co mnie bijesz? Dobra, tam jest dwóch ten... Dwóch normalnych demonów plus... Chyba książę demonów? Poczekajcie, muszę... tylko się na szybko wyleczę. Dobra. Ogólnie... To w sumie też z jednej strony dobrze kończę Gothica, z drugiej strony też, no, niedobrze. Aha! A nie! A nie, dobrze wykalkulowałam, że tu jest... To są te dwa demony plus ten. Plus ten. Księcinio. Książę demonów. Nie musisz o to pytać. A co to jest? Nie mów, że to nieprawda. No. Przecież nic nie. Aha, okej. Dobra. Potionek do potionków plus. Co to jest? Jakaś runa. Nie mów, że to nieprawda. No, dobra. Mapka. Mapa chyba wyspy? Nie mów, że to nieprawda. Znak zapytania? Nie, gdzie to było? Wojenna to jest to. A więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, teraz sobie polecimy na górę. Ze względu na to, żeby zrobić tą całą runę. Potem... Teleportujemy się po najlepszy pancerz i skończę nasz ten, na szybko, tak. To żadna tajemnica. Sobie skończę odcinek. Żadna wielka sprawa. Nie nienawidzę labiryntów. A, dobra. Dokładnie to samo powiedziałem. Dzięki. Dobra, teraz to ja do kogo muszę się udać? Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Dobra.
sobie zrekrutowaliśmy teraz tego Glitena. To przecież tylko po I sobie teraz polecę do... Tego uścierstwa całego. Trzeba uważać coś, na to, trzeba ogarnąć te runy. To się nigdy nie zmieni. Tu nie ma? A nie, czekaj, tak, poczekaj. To było chyba w bibliotece. On myśli, że to takie łatwe. Bo takie uścierstwo było charakterystyczne. Trzymam się od tego z daleka. Dobra. Co? Okej. O, udało się jej. To przecież oczywiste. Dobra. I co to jest? Ciągle to samo. Teleportacja. To przecież oczywiste. Piątka. Mogę się tutaj tak... O, dobra. Pancerz paladyna. Teraz zbroję. Cyk. Fajna. Dobra. Sobie wszystko weźmiemy. Nie wiem, po co mi pieniądze, ale wezmę. Dobra, teraz... poczekajcie. Poczekajcie chwilę, Tylko sobie... czekajcie, która minuta w ogóle. Jest 36, to sobie już tutaj skończę. Więc wiecie co, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka i bajo. Chciałabym polecić wam Kinguin. Królestwo gier i oprogramowania. Wszystkie gry, wszystkie platformy. Kinguin ma coś dla każdego. Gry na PC, konsolowe hity i więcej. Nie tylko gry, oprogramowanie dla grafików, programistów i pasjonatów kreatywności. Świąteczne okazje. Od Sylwestra do Bożego Narodzenia. Zniżki, promocje i idealne prezenty. Bezpieczne transakcje. Klucze do gier sprawdzone. Zakupy bezpieczne. Dołącz do światowej społeczności graczy. Dziel się, uczestnicz i odkrywaj. Wejdź na Kinguin przez mój reflink. Odkryj świat gier i oprogramowania. Link do Kinguin w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Dzięki, że jesteś ze mną. Życzę dobrych i udanych zakupów na Kinguin.